Biebrzański Park Narodowy to prawie 60 tysięcy hektarów ziemi, z czego 1/4 zajmują lasy, pozostałą część stanowią obszary bagienne. Stoję przy zabytkowej XIX-wiecznej twierdzy w Osowcu, najczęściej odwiedzanym w tych stronach obiekcie turystycznym. To właśnie tu znajduje się siedziba parku. Oto największy otwarty teren bagienny parku – Bagno Ławki. Tuż obok malownicza wieża obserwacyjna. Bagno Ławki to teren ornitologiczny. Jest domem dla wielu gatunków ptaków. Można tu zobaczyć duże skupiska gniazdujących i żerujących wodniczek, krzyków, rycyków, ale także kilku ptaków drapieżnych, na przykład orlików, sów błotnych i gadożerów. Występują tu rzadkie okazy roślin bagiennych, których nie spotkamy w żadnym innym parku w tym kraju. Twierdza Osowiec powstała w drugiej połowie XIX wieku. Leży w gminie Goniąc na terenie parku. Na początku XX wieku była to najnowocześniejsza twierdza na świecie. Zasłynęła w trakcie I wojny światowej, gdy przez ponad pół roku odpierała szturm niemieckich wojsk. I uwaga! Obecnie twierdza jest domem dla największych skupisk zimujących tu nietoperzy. Karol! Karol! Chodź już! No idę przecież. Chodź, bo stracimy cały dzień. Krysia, jest wcześnie rano. Musimy przejść całą ścieżkę biegową, a jeszcze dzisiaj chciałabym pojechać do fortu. Nie możesz przecież cały dzień siedzieć na ławce. Chodź. Do fortu to mogę pojechać, ale tylko do fortu. A to nasi dzisiejsi bohaterowie, Karol i Krystyna. Małżeństwo z długim stażem. Nie muszę wam mówić, że w tym przypadku to Krystyna jest fanką Nordic Walking i przyrody. Karol musi się jeszcze do tego przekonać. Ale lubi historię, więc fort twierdzy Osowiec na pewno go zaciekawi. Krystyna kocha przyrodę, zwierzęta i zgadywanie ptaków po śpiewie. Zachwyca ją sama droga, Karola, jej cel. Krysiu, zatrzymajmy się na chwilę, proszę. Żadnej przerwy, Karol. Nasze wnuki cię wyśmieją. O! Słyszysz? Wreszcie się zatrzymałaś. To chyba wodniczka. Jak pięknie śpiewa. A może rokitniczka? Słyszysz? Nie. No posłuchaj, jak pięknie. Oj, pięknie, pięknie. Chodźmy. Krysia, zobacz. Znalazłem fajną drogę na skróty. Chodź, ja prowadzę. Karol, ty na skróty to zawsze jesteś pierwszy. Będziemy szybciej na miejscu. No chodź. Ale Karol, tam nie wolno. Tylko wytyczone szlaki. Każdy przewodnik ci powie. Potwierdzam. W parku poruszać się można wyłącznie po przystosowanych do tego trasach. Karol musi zawrócić. No dobrze, idź, spotkamy się na miejscu. Tylko uważaj na łosie. Potrafią być zadziorne. Na łosie? Tak, w parku są łosie. Nie pogub kijów, jak będziesz przed nimi uciekał. I nie pomyl drogi. Czekaj. Pójdę z tobą. Nie można samej kobiety zostawić w takim buszu. Krysiu, zobacz, jakie widoki. Pięknie. Trzymasz? Zrobię zdjęcie.
W czasie I wojny światowej twierdza Osowiec broniła się przed Niemcami prawie 7 miesięcy. I wiesz co? Nigdy jej nie zdobyli. Niezłomne miejsce. Prawie takie jak ty dzisiaj. Co to za ptaki? Pierwiosnek i zięba. Wiesz, że odnotowano tutaj około 293 rodzajów ptaków. Nieźle. A nieźle, nieźle. BirdLife International uznał ten park za ostoję ptaków randze światowej. Chroni go konwencja ramsarska. I co to za konwencja? Chroni ona najważniejsze tereny wodno-błotne i ptaki wodne. Piękne miejsce. To chyba ten moment, kiedy Karol przekonał się do biebrzańskiej przyrody. To wszystko zasługa Krystyny. Dobry z niej przewodnik. Ale chyba pora już wracać do domu. Dobrze, że ci pokazałem to miejsce. Dobrze, że cię tu zaciągnęłam siłą. Jak już wspomniałem, niezdobyta przez nikogo twierdza Osowiec składa się z czterech fortów. Pierwszy fort to fort centralny, drugi zarzeczny, trzeci fort to z kolei fort szwedzki, a ja stoję przy tym ostatnim, czwartym forcie nowym. I ciekawostka, był to pierwszy i jedyny fort na ówczesnych ziemiach Imperium Rosji, który w całości wylano z betonu. Wieża widokowa na Wilczej Górze to żelazny punkt wycieczki. Koniecznie zabierzcie ze sobą lornetki. Często można tu wypatrzeć łosie i przyjazne, pasące się na pół dziko koniki polskie. Weźcie ze sobą dzieci, będą zachwycone. Rozejrzyjcie się, bo jest tu naprawdę magicznie. To okolice małej, zapomnianej już dawno osady Grzędy, która nie istnieje od blisko 70 lat. Dziś znajduje się tu terenowy ośrodek edukacji, jako część starego rezerwatu Czerwonego Bagna. Biegną stąd liczne szlaki turystyczno-edukacyjne. Idę wzdłuż drewnianej ścieżki, po której musicie się też kiedyś przejść. Szlak prowadzi przez łąki prosto do lasu, który, jak pamiętamy, zajmuje ponad 1/4 obszaru Biebrzańskiego Parku. Kiedy będziecie już w lesie, zwróćcie uwagę na bogactwo drzewostanu i roślinności. Jeden z ciekawszych gatunków roślin, które możemy spotkać w Biebrzańskim Parku Narodowym, jest ogólnik koskolity, przedstawiciel z rodziny storczykowatych, nasz najpiękniejszy polski, największy o największych kwiatach storczyk. Właśnie w tego typu środowisku możemy go właśnie spotkać. Gdzieś tutaj najprawdopodobniej powinien być. No właśnie. Jeśli od kontemplacji w lesie i zwiedzania starych zabytków wolisz aktywny, sportowy wypoczynek, to również znajdziesz tu coś dla siebie. Szlaki kajakowe nad Biebrzą to stały punkt wypraw polskich kajakarzy. W sezonie zjeżdża tu wielu turystów. To aktywny sposób spędzania czasu, który z pewnością spodoba się dzieciom, zwłaszcza jeśli przyjadą tu pod namioty. Gorąco polecam wizytę w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przyjedźcie tu koniecznie. Do zobaczenia.